Siemano wszystkim. Tu na z tej strony kierowca bombowca pomarańczowego Mercedesa. Solóweczka ciężarówek solówek. Dobrze, mamy dzisiaj 19 stycznia. Zaczynamy dnióweczkę 6.0, tam chyba 3 na budziku. Zaczynamy od wypełnienia sobie checklisty przedstartowej, czy klapy są sprawne i tak dalej, czy rakiety powietrze i inne tam gadżety działają. To sobie zaraz wypiszę. Tu mamy A-flavor bony, a to nie, to później. I co? Gdzieś mam listę załadunkową. Już jadą chłopaki, już jadą, trąbią. Wypiszemy sobie jeszcze, gdzieś mam listę załadunkową i lecimy w miasto ładować ciasto. Także pstryk, pierwszy adres wklepany, zobaczymy ile nam to pokaże. Gdzieś tam w stronę Dordrechtu chyba to by było. A jak? Tu jesteśmy, to jest Os, Dordrecht, Rotterdam. Taka sytuacja. Tam mamy pierwszego klienta, ogólnie klientów dzisiaj mamy 7, same firemki. Także dzisiaj malina. Wczoraj w podwójnej obsadzie jeździłem z kolegą, rozwoziliśmy kuchnię. Także się troszeczkę gratów narzucaliśmy. Ale była malina, była malina. Skończyliśmy o 15. Skończyliśmy o 15 dzisiaj. Sam latam. Pięknie, pięknie, że aż mięknie, mogę nagrywać. Dobra, checklista sprawdzona, papierki wszystkie wypisane, adres wklepany. Teraz jedziemy się zadokować. No i zobaczymy później, co nam tam naszykowali, ile tego będzie, ale obstawiam, że będzie full. No jesteśmy po załadunku. Tak to wygląda, dzisiaj nie ma źle. Same firmy, 7 klientów. Tutaj sobie przejdę po kartonach, po nich można chodzić. Nie ma problemu. Zabezpieczone. Jedno pudełko do jednego klienta i tak po dwie paletki na klienta. I tutaj mamy luzem poukładany. I jeden klient tu, plus tam są 3 kartoniki, ale tam dałem, żeby mi się po prostu nie obaliło. Tu jest drugi klient i trzeci klient i reszta. Tutaj mamy 4. Także co? Ogień w toki do przodu, teraz mamy coś 90 parę kilometrów za Dordrecht kawałeczek. Lecimy. Także wszystko przyszykowane. Paliwka mamy, nie musimy się zalewać. Będziemy na za 29, mamy być o 9, także mamy 20 minut do przodu. 93 km pod Dordrecht i lecimy w teren. No i jesteśmy w drodze, 7 dyszek zostało, także odpowiadam może na niektóre komentarze. Słuchajcie, pytacie, zrobiłem świeżo C, co lepiej, czy pojeździć troszeczkę po kraju, nabrać doświadczenia i wtedy wyjechać do Holandii, czy bez doświadczenia szukać pracy w Holandii? No, co ja wam powiem, doświadczenie mile widziane, prawda? No to jest normalne, ale to tylko jest dla was, bo w takim wypadku oni i tak tego nie zweryfikują, gdzie wyście w tej Polsce robili i tak dalej. Tak samo, nie wiem, jeździliście 10 lat po Holandii, wracacie do Polski, to są inne przepisy i tak dalej, no to jest tylko takie wtedy na słowo, no jeździłem tu i tam i tak tego nikt nie zweryfikuje, nie? Wiadomo, lepiej dla was, jeżeli jakieś doświadczenie macie, nie? Nie macie, też robotę znajdziecie, także kwestia własnego podejścia, czy wyboru, czy jeździcie sobie troszeczkę po kraju, chcecie sobie zrobić to doświadczenie i wtedy na mniejszym stresie przyjechać tutaj, czy od razu na głęboką wodę i ogień w tłoki do przodu. To już od was zależy, to ja nie pomogę. Kolejne pytanko, gdzieś tam kolega pisał, że jest zainteresowany FOS-em, że angielski
znak komunikatywny, gdzieś tam po Anglii pracował i czy jakby zadzwonił do Fosa, czy Fos ma mieszkania, nie? Fos nie ma mieszkań, tak jak każda firma praktycznie, to zwykła firma, to nie jest biuro pośrednictwa pracy, które wam zapewnia lokum. Tutaj musicie sami sobie zadbać o lokum. A koszt? O, i to jest ciekawe, tak żeby nikogo nie chcę nikogo przestraszyć, ani nie zniechęcać, ani zachęcać. Wasz wybór. Koszt wynajmu pokoju na przykład w Holandii, bo zależy od lokacji, ale się waha gdzieś tak 400-450 euro miesięcznie trzeba położyć za pokoik. Przez biuro, przez agencję pracy, jeżeli byście pojechali, agencja pracy wam wtedy zapewnia chatę, tak samo podobne ceny. Też macie około jakieś 100 euro tygodniowo musicie odpalić za pokoik albo miejsce w pokoiku, bo to niekoniecznie będziecie sami. Możecie sobie w dwóch siedzieć w pokoju, nie? Przez biuro i płacić 100 tygodniowo. No. Także jeżeli szukacie pracy bezpośrednio u firmy, nie przez biuro, no to lokum w własnym zakresie. Żadna firma wam nic nie da, bo nie mają. Także tak czy siak, najpierw musicie być w Holandii, bo proste i logiczne, że musicie przyjść na rozmowę kwalifikacyjną, prawda? Tak czy siak musicie być na miejscu, z Polski nie jest za wiele. Załatwicie, ewentualnie możecie popytać orientacyjnie, jak co wygląda, jaka byłaby stawka, gdyby się zdecydował jeden z drugim i tak dalej. Ale pierwszy trzeba tu przyjechać, wynająć pokój, albo zacząć, nie wiem, gdzieś na magazynie przez jakieś biuro pracy, w międzyczasie od razu uderzyć sobie do danej firmy i szukać roboty jako kierowca. Gdy znajdziecie, no rzucacie papierami w biurze, wynajmujecie pokój i tyle. Tak to wygląda. Także chyba jasno odpowiedziałem na te dwa pytanka. A gdzie szukać? Aha, gdzie szukać w razie W, bo pewnie ktoś się zaraz zapyta. Nie wiem, gdzie byście chcieli. Daję przykład, że tutaj w Ostofos, tak? No to gdzie szukacie chaty? Wchodzicie na Facebooka, wpisujecie, wyszukujecie grupę, nie wiem, Polacy w Os, dołączacie do grupy i tam są oferty. Wynajmę pokój w Os albo w Szchajch, tu w okolicach. Cena taka i taka, telefon kontaktowy. Tak to działa, szukać na portalu, na Facebooku, jak was interesuje Rotterdam. No to wbijacie na grupę Polacy w Rotterdamie i tam przeszukujecie. Tak to wygląda, tak szukać pokoi, domków i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy 63 km. Nie zanudzam, jak mi się coś przypomni, to się podłączę. A jak na razie ogień w koki i do przodu. No i dojechaliśmy prawie 430 metrów. Tu mamy rondo. I za rondem mamy lokację. Tutaj będziemy zrzucać jedną paletę, na której mamy stół w dużym kartonie, krzesło jakieś spakowane i jakieś jeszcze dwa kartoniki. Także tam mamy lokacyjkę. Tutaj sobie teraz pykniemy w prawo i tam mamy magazyn, gdzie stoi bus. Dobrze, ja sobie to zrobię tak, że sobie tutaj wjadę na parking, tu do przodu i dupką ładnie wycofam. Pójdzie szybciutko, jedna paleta, nie ma dużo gratów i pierwszy klient będzie zrobiony. Taka sytuacja. Okej, gdzie my tu mamy? Tam pstryk i podjeżdżamy. Wsteczny. Nie ma autków żadnych malutkich, bo bym nawet nie poczuł, wiecie, co jest 5. Załadowany mój ciężarówek, solówek. To by to
przeleciał jak po jakimś resoraku takim malutkim. Ok, prawie jesteśmy. Dobra, wpiszemy sobie drugi adres i idziemy się zrzucać. No i są. Akurat starczy. Bliżej nie trzeba. Także malina. Otwieramy i bierzemy się za rozładuneczek. Pstryk. Pięknie. Że aż mięknie. Tylko czy mi się zmieści na windę? Będzie słabo, pokombinujemy. Boczkiem i wlazło. Ale ok, teraz dzwonimy. Chyba że oni jeszcze zamknięci są. Nie wiem, ja tu miałem być na 9, jest za 20. Także szukamy dzwonka i bang. No i stoimy, czekamy. Zamknięte. Czekamy aż otworzą. Od 9 jest za 4, także zaraz powinni mnie tutaj obsłużyć. Kurczę, czas to pieniądz, dawać. Nie ma czasu, trzeba rozwozić graty. Dobra, jeszcze raz wyłączone, ok. Pierwszy klient zrobiony, bierzemy papierki i ciśniemy sobie dalej. No i uciekamy. Czekałem chyba do 10 po 9. Przyjechał sobie pan magazynier. Także oni się nie śpieszą. To, że o 9 zaczynają, niekoniecznie o 9 gość się zjawi, ale okej. Szybciutko poszło 2 minutki na rozładunku, papierki podpisać i ciśniemy sobie teraz na Dordrecht do szpitala. Tam mamy jedną paletkę do zrzutki i później w Dordrechcie też będziemy mieć Profile Mobiles albo Prontowoden. Ale to obojętnie, bo to jest to samo. Inna nazwa firmy, ale te same lokacje do zrzutki. Profile Mobiles, Prontowoden and coś tam Super Kökens bodajże. Dobra, także ciśniemy sobie teraz na Dordrecht. Mamy 15 km podlotu. Będziemy 10 minut przed planowanym przyjazdem. Dzisiejsza ruta jest tylko jedna i jest do coś koło 3. Nie wiem, czy wspominałem. Także ogień w tłoki i do przodu. No i jesteśmy. Gdzie my są? Jesteśmy w Dordrechcie. No i jakoś by to było. 320 metrów. Szpital. Szukamy. Tutaj nie byłem. Tutaj jeszcze nie byłem. Pierwszy raz jestem na tej lokacji. Ile to jeszcze? 210 metrów prosto. No i jesteśmy. To jest tam na wprost. Także nie byłem tutaj. Aha. Zajebiście, ale już jestem. Jakie fajne rundyjko. Ok, wjeżdżamy, dokujemy, rozładowujemy i lecimy dalej. Dobra, tutaj nie będę kręcił rozładunku. Nowa lokacja, muszę rozkminić sobie. No i co, ja się biorę, tam jest tylko jedna paleta do zrzutki. I ciśniemy dalej. No i uciekamy sobie z tej nowej lokacji. Teraz mamy piąteczkę do podjechania, piąteczka podlotu. Tam pójdzie paletka ze stołem i z jakąś szafką. Coś takiego. Ale powiem wam, kurczę, w poniedziałek, we wtorek jeździłem sobie w podwójnej obsadzie, gdyż mieliśmy kuchnię do rozwożenia. Kuchnie takie, no meble kuchenne są poopakowane na paletach i owiązane folią. To się po prostu wyładowuje u klienta pod chatą, paleciakiem rozfoliowuje i ręcznie wnosi te meble do domu. Ale nie są ciężkie, także katastrofy nie ma, ale mieliśmy projekt, czyli
nowe budownictwo i z samego rańca, już w piątek się ładowałem na poniedziałek. O 5 startowaliśmy, podjechaliśmy na pierwszą lokację i na 6 i 5 piętro musieliśmy wrzucać. Tyle, że na windę przemysłową, taką budowlaną, kładliśmy sobie po jednej palecie, windą do góry i tam było zrzucane, tyle że za każdym razem trzeba było wchodzić na 6 z powrotem, na 6 z powrotem, a mieliśmy 14 chat po dwie palety, nie, przepraszam, 7 chat po dwie palety na chatę. Także kurde, tam to się nanosiłem, bo to było tak, kumpel z windy podawał, tak, jedna osoba podawała, druga odbierała i roznosiła po chatach. Ja miałem tego pecha, że ja musiałem zabijać z windy i nosić na lokację, na chaty, do każdych drzwi, pyk, dwie tu, dwie tam palety i tak dalej, i tak dalej. Także na tym projekcie to mieliśmy jakieś 3 godziny poślizgu, pojechałem na drugi załadunek, znowu wzięliśmy kuchnię, całą ciężarówkę. I co? Jak dojechaliśmy na budowę, no to już wszyscy wychodzili, bo to było za 15:15, oni robią do 4:00. Także klameczka, zawinęliśmy się z powrotem na firmę, zameldowali, że no sorry, życie. Okej, spoko, to nie rozładowujcie tego, jutro pojedziecie z samego rana. No i we wtorek z samego rańca to samo, podjechaliśmy na tą budowę. I kurde, to samo, też windą do góry, tyle że pierwsze i drugie piętro. Siedmiu klientów, po dwie palety, 14 palet na to zlecenie duże, także no, tak wczoraj dnióweczka pykła, chyba do w pół do pierwszej rozładowywaliśmy ten projekt na bazę, też załadunek, całą ciężarówkę, ale to już do Bemel na firmę i z paletami po prostu zrzuciliśmy. Także to było 10 minut, pyk, 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 zadokowali, pyk, 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 10 minut rozładowali, dziękuję, do widzenia. Dobra, a dzisiaj mamy zajebiście, bo dzisiaj jeżdżę sam i dlatego mogę kamerować, kręcić, kocopoły opowiadać, wiecie co jest 5. A jak jeżdżę z kimś, to sorry, nie da rady. Dobra, mamy 2,8 km. Do kolejnego klienta, bank. No, a jak jechaliśmy tutaj do tego klienta, na ten szpital, do Dordrechtu, to musiałem przejechać przez taki tunel. I kurde, bramki płatne były. I moja karta służbowa nie obsługuje czegoś takiego, ona tylko obejmuje tankowanie na totalach i co niektóre tunele, ale akurat nie ten. Musiałem z prywaty zapłacić 5 za wjazd i 5 euro za wyjazd, ale nie ma problemu. Dzisiaj do biura rzucę paragony. Jeszcze dzisiaj albo jutro później mi oddadzą. Także nie ma tutaj problemu. A my ile jeszcze mamy? 700 metrów. Skręć w prawo, następnie ciekawe. Skręć w lewo. Ciekawe, czy ja tu byłem. Ojej, już w tylu lokacjach byłem, że jak byłem gdzieś raz, to mogę nie pamiętać, że byłem. A mnie się coś zdaje, że tu nie byłem, bo wjeżdżamy w osiedle domków i tutaj raczej firmy żadnej nie będzie, to chyba że ktoś ma firmę jednoosobową i jako firma figuruje w papierach, a zrzucamy gdzieś na chacie pewnie. Takie domki holenderskie, ja mam coś takiego właśnie w takim czymś swoje kupione, prywatne, znaczy prywatne to będzie jak ja tu spłacę, bo to hipoteka wisi teraz, no ale tak czy siak lepiej się opłaca kupić jak wynajmować. To jest prywatna chata. Dobra, tutaj się będziemy zrzucać z tyłu, a tutaj przodem to ja raczej nie wylecę, tu raczej nie wylecę, trzeba będzie cofać. Trzeba będzie cofać. Dobrze, cofamy sobie, uciekamy. 27 km do kolejnego klienta zostało. Pięknie, pięknie. Tu na tylko nie wysprzęgl gdzieś tam. Bo będzie słabo. Kurczę, muszę dzisiaj zgłosić, bo ta klapka, jak opuszczacie windę, to macie na
amortyzatorkach, tak, na siłownikach, tą klapkę jeszcze u góry, co się otwiera, i tam mi się właśnie jeden złamał, żeby mi to, kurczę, naprawili. Nity puściły i na początku puścił jeden nit i trzymało się tylko na jednym nicie, a no troszkę tam naprężenia szły i się ułamało. No i teraz mam tylko z jednej strony i kurde mi opada ta klapa. Także tam dużo roboty nie ma, trzeba nawiercić i dwa nowe nity wstrzelić i tyle. Jakby dał radę, to dzisiaj bym chciał to ogarnąć, bo to jednak jest trochę upierdliwe teraz dla mnie, bo mi opada, a czasem na styk wjeżdżam z mebelkami i trzeba kombinować, trzeba podkładać jakieś patyki, wiecie co jest pięć. A wracając jeszcze do tych kuchni, co w poniedziałek rozładowywaliśmy, to sobie oczywiście, no, dojechałem, tam miałem coś godzinę chyba 30 najechane, wrzuciłem młotki, no i poszliśmy rozładowywać, nie, te kuchnie. I tak nam zlazło, że ja zapomniałem, tak się wkręciłem, zapomniałem zamienić karty z drugim kierowcą, który ze mną jechał. No i tak sobie robię, skończyliśmy, przychodzę do kabiny, a tu alert mi napierdziela, pauzę weź. Ja mówię, jak, co jest? Patrzę, 6.50 nabite, o pół godzinki, jak macie, wiecie, wiadomo, tak, trzeba będę starych kierowców uczył, a tych, co chcą zostać, no to mówię i objaśniam. Możecie mieć pracy łącznej, czyli kierowania plus innej pracy, na przykład rozładunku, 6 godzin. Wtedy musicie wziąć pauzę 45. Także ja sobie zapomniałem. I 6.30 dopiero przerzuciłem karty. No, taka sytuacja. Pół godzinki sedupcyłem. Oby przez miesiąc czasu nie było kontroli, ale raczej wątpię. Ja tu jeszcze nie miałem, a tu naprawdę sporadycznie się trafiają, także w razie czego, co tam, firma zapłaci. Dobra, to my już tak powoli byśmy byli. O, słuchasz, nic nie słuchaj, spadaj. Stryk. 330 metrów. Ale gdzie, tam? Czy tu? Co to jest? Teraz tu nam musi namierzyć adres. To jest 72. Nie. Jedziemy tędy. Czekajcie, ja sobie. Bo ono mi. Aha. Miejsce docelowe. 60. No dobra, dobra. Muszę w papiery patrzeć, jaki to adres. Pstryk. To będzie tam gdzieś. Tararara. Numer 60. Jesteśmy. Miejsce docelowe znajduje się po lewej stronie. Coś mi to mówi, ja tu już byłem. Raz na pewno tutaj byłem. Na bank tu byłem. Dobra. Idę, tutaj sobie gdzieś stanę na boku, idę zobaczyć, pod który dog mi każdą podjechać. Także komu w drogę, temu trampki. Tak, tak. Byłem tutaj raz. Też fajna lokacja. Teraz sobie podjedziemy pod dog 1 albo 2, podział obojętnie pod który. Także pstryk, muszę jakiś uchwyt sobie załatwić, bo kurde, kierować, w drugiej ręce trzymać kamerę to słabo. Albo czapkę z mocowaniem GoPro, o, to byłoby dobre. Albo czapkę, albo jakiś klips, żeby sobie gdzieś to przypiąć. Taka sytuacja, ale żem wjechał. No tak to jest. Do przodu, bo przy dupie w busa. Tutaj sobie wyjedziemy jak lufą, haha, 100 km, żeby cofnąć. No, pstryk. Do dwójeczki sobie wbijemy. O, elegancko. Kajmy to są. Jeszcze bliżej, ciach. Prostuj tuna. Żeś wyprostował. Dobra, idę otwierać pakę, dokuję
Będę rozładować te wszystkie meble, bo już tam gość na mnie czeka, w dwóch będziemy działać, także do za chwilę. Także mówię, byłem tutaj teraz drugi raz. Wcześniej tutaj mieli na magazynie, gościu miał labradora. Cały czas mi się pod paletami pałętał, chciał się bawić, ale tu na nie miał czasu. Dobra, pstryk. Komputer pokładowy wyłączyć, bo tam są dane wrażliwe, jak to się mówi. O, kurde, powiem wam coś. Ostatni filmik, który tam mam z motocyklami wrzucony, jak z chudym teraz jeździłem, to był chyba z 2 grudnia, z 2 stycznia, przepraszam. Ale ja go wrzucałem niedawno i chciałem ustawić w nim reklamę, nie? Bo można sobie reklamować swój kanał na ten. Chciałem włączyć na nim reklamę i YouTube'owi oczywiście za to zapłacić. To wyszło, że zaklasyfikował go jako mogący wzbudzać wrażliwe jakieś tamte sytuacje i tak dalej. Także ani tam na H, ani na K nic nie mówiłem, grzecznie jechaliśmy sobie motocyklami, a YouTube zaklasyfikował go jako film, który może wzbudzać wrażliwe te tamte. Także te tamte to już sobie musicie pomyśleć, co ja mam w mózgu. Dobra, także tak to YouTube działa. Albo ci daje ostrzeżenie, że naruszasz wytyczne WHO i innych instytucji medycznych, albo z filmiku, który nie ma nic wspólnego z niczym, z żadnymi tego tamtego, klasyfikuje jako te tamte wrażliwe i nie mogę na nim wrzucić sobie reklamy, znaczy jego zareklamować, nie, że włączyć reklamę, żebym ja zarabiał, tylko ja chcę zapłacić YouTube'owi za to, żeby mi ten filmik wywindował troszeczkę do góry. No to nie, nie, bo zawiera prawdopodobnie te tamte wrażliwe i a film normalny, także nawet ani razu tam na K nic nie mówiłem, ja o szczypawkach tym bardziej. Także tak działa algorytm YouTube'a, nadaje się do tarcia szalu. Dobra, lecim, koniec pierdolenia, mamy 16 km, tam zrzucimy sobie jeden ten taki kartonik, ten tego do Super Kökens. Mam nadzieję, że to jest firma, a nie znowu osoba prywatna. Dzisiaj ja chcę jeździć tylko dla firm, nie chcę się pałętać po osiedlach. Dobra, ogień w toki i do przodu. No i dojeżdżamy sobie, dojeżdżamy. Leci tam, gdzie ten ciężarówek wjeżdża. Gdzieś Katarina mówi, że po prawej stronie. Dobrze. Będziemy szukać, będziemy szukać. Będziemy szukać. Mamy tu, ale magazynu nie widać. Idę się spytać, czy mogę to w sklepie zostawić. Bo to jest jeden karton. Także tak to wygląda. Dobra, awaryjne wrzucam i dzida. No i mamy, a człowiek jest ślepy, tutaj jest sklep, a tutaj na wprost jest magazyn. Także, no, za dużo myśli dzisiaj, za dużo myśli. Dobra, zawijamy to wózeczkiem i lecimy. Także magazynik jest tam, a my chcieliśmy się rozładować w sklepie, ale obojętnie, dobra. Teraz lecimy z jedną paletą. Pstryk, 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 papierki podpisane. Opa! Tutaj, o, proszę. Jak pyk jest Van der Fleet Logistic i tam jest zrzutka dla Super Kukens. Gdzie? Sklep jest tam. Także porobione, porobione. Nowy adres sobie wrzucimy i startujemy dalej. I startujemy, a gdzie my w ogóle jedziemy? Oto jest pytanie. O, do Den Bosch. Już patrzymy. Już patrzymy. Den Bosch, kod pocztowy 5222. 5222 i 5222 BP. BP. No, 50, niby te, ale te pewnie nie wejdzie. No, także te sobie będziemy musieli szukać. Albo ja coś źle wklepuję. Pstryk, typ pojazdu ciężaróweczka. Mój ciężarówek solówek. O,
54. 54 km do Den Bosch, także zadzieram kiece, odpalam Mercedesa i na Den Bosch lecę. Dobra, robimy pauzę na papu. Papu już jest ciepłe. Tutaj mamy Shella, także kieruneczek, pyk, pyk, myk. I zjeżdżamy, wykręcimy sobie 30, to mam nalatane 3.19. 15 zrobiona, także teraz pół godzinki sobie szczelimy. I będzie malina i można jechać dalej. Jeszcze dwóch klientów. Dobrze, tutaj gdzieś się wpasujemy. Pstryk. I to jest nasza rajka. No i pykło nam 30 minut. Nawet 31. Teraz tu na pojazd, także lecimy dalej. Mamy 25 km. Teraz sobie do Den Bosch jedziemy. Wolne, wolne. Można lecieć do Den Bosch. Tam będzie zrzutka jednej europalety i zostanie nam potem w chyba Fucht. I tam będą dwie. No i wjeżdżamy do Den Bosch. Skręcamy w lewo 600 metrów i szukamy firmy Natek. No i jest Natek. Dobra, tak na pewniaka sobie stanąłem z tej mańki na dok 1. Tu jest 1-2, a tam dalej w oddali 3-4. Ale tak, tutaj zostaję, biorę papiórki. Biorę papiórki i cisnę się zameldować. Zobaczymy, gdzie mam stać. No i bardzo dobrze sobie stanąłem. Pac, pac, pac. Myk. Dokujemy na jedynkę. Dokujemy na jedyneczkę. Tu ona to ma wyczucie, gdzie ma stanąć hardkrowo. A nie jakaś tam popierdółka. Tam gość coś szuka. Nie znajdzie. Dobra. Dokujemy. Także po rozładuneczku paletka pykła. Teraz sobie tylko jeszcze strzelimy zdjęcia z CMR-ki i zakończymy komputer pokładowy i zamykamy klapę i lecimy. Pyk, pyk, bieg zapięty, hamulec zwolniony, światełka sobie włączymy, paletka zrzucona. I ciśniemy, teraz mamy 28 km wolne. Lecimy 28 km i tam ostatnie dwie palety do zrzutki. No i cóż, jesteśmy u ostatniego klienta, właśnie to jest ta firma Business.com coś tam. Tutaj zrzucamy sobie dwie paletki, ale na razie nie mogę wjechać, bo goście tam sobie na maszt naciągają flagę, a flagę położyli na bramie. Także muszę odczekać, aż się ruszą. Także co, ostatni klient i nie wiem, chyba pojadę umyć ciężarówka, solówka mojego. Dobra, tego wam nie będę kręcił, bo widzicie, ludzie się kręcą, powiedzą potem, że nienormalny. Także do zobaczenia po rozładunku. No i jesteśmy po robocie, Na chwilę obecną mamy godzinkę 14.25. Na firmie będziemy o 14.47, ale nie. Jeszcze pojedziemy sobie umyć ciężarówka, solówka tuńczykowego, pomarańczowego. Także to jeszcze nie koniec, jeszcze sobie umyjemy, tam zejdzie mi z pół godziny, myślę, minimum na to, żeby chłopaki ogarnęli. A już jest sywia cholera, także trzeba to zrobić, bo czasem nie ma kiedy, czasem się robi do 18, a oni chyba do 16 tam pracują na myjce, także od razu zobaczycie jedną z naszych baz, tam gdzie mamy myjkę, gdzie część ciężarówków potężnych parkuje.
od cholery na polskich blachach, od cholery na rumuńskich blachach i jeszcze więcej na niderlandzkich. Także widzimy się na myjce. Yo! No i malutkimi kroczkami zbliżamy się. Przed nami też fosidło jedzie. Taka sytuacja. Przed chwilą mijałem Piera, też solówą zapierdzielał, jeszcze rozwozi towar z Ikei. Haha, my już mamy koniec. No i tutaj kolega ucieka na prawo, na warsztaty. Tutaj jest myjka, cysterny, a pod trójką nas będą myć. Także tutaj, o, tutaj są warsztaty, jak się wam kiedyś by fura zepsuła, to tutaj przyjeżdżacie, tu reperują, my bijemy w lewo. W lewo, byle nie w drzewo. Nie ma pociąga, pociąg stoi. Wow. Taka sytuacja. I tutaj stoją nasze furki, teraz prawie nic tutaj nie ma. W Sylwestra cały plac był pełny. Stryk, same lufy. Tutaj solówek raczej nie zobaczycie oprócz mojej. Teraz musimy sobie to pyknąć, objechać wszystko. I z tyłu za cysternami jest myjka. Tam się ustawimy i będziemy się myć. Stryk. Elegancko. Elegancko. Teraz poczekamy, aż przyjdzie gościu z obsługi i powie nam, że możemy sobie wjechać. No już chłopaki myją. Już myją, a ja sobie siadzę i odpoczywam. Pięknie, pięknie. Chłopaki spryskali pianką. Teraz maszyna wkracza do akcji, a ja w międzyczasie sobie lecę szyby i kokpit. Zajebistym plakiem, oczywiście z Polski, bo gdyż jakobyż te od nich z Axiona to się nadają do tarcia chrzanu. Także trzeba się ratować swoimi gadżetami sprawdzonymi. Pyk, pyk, pyk. No i pięknie wyjeżdżamy sobie z myjki, fura umyta. Teraz zawijamy się na bazę naszą, na rozładunek tych pustych palet i uciekamy do domu. No ludziska, panie i panowie, to byłoby na tyle na dzisiaj. Ja furę umyłem, zlecenia porozwoziłem. Teraz kieruję się na bazę, odstawić ciężaróweczkę i do domku strzelić sobie browara. Także co? Widzimy się następnym razem. Bęk!